Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy rolatki z masą serową. Potrzebować będziemy na biszkopt 3 jajka, sól i pieprz oraz 1 łyżkę mleka. I dokładnie składniki łączymy. Dolewamy łyżkę stopionego masła, a patelnię mam też posmarowaną masłem i będziemy smażyć omlety. Wlewamy niewielką porcję i smażymy z jednej i z drugiej strony, rozprowadzając po całej powierzchni. A na nadzienie będziemy potrzebować 2 łyżki sera białego, garść oliwek, 2 jajka, kawałek papryki, kilka rzodkiewek i szczypiorek. I zrobimy z tego taką masę serową. Teraz smażymy naleśniki. Naleśniki już mamy usmażone. Składniki pokrojone. Tutaj mam ser, rzodkiewkę, oliwki i dołożymy pokrojoną paprykę i szczypiorek. I należy doprawić solą i pieprzem. Doprawiamy i należy składniki dokładnie pomieszać. I teraz będziemy już robić rolatkę. Mamy przygotowane i teraz rozkładamy naleśniki, tak żeby w połowie było łączenie. Wykładamy masę na całą powierzchnię i później będziemy zwijać. Oczywiście posypiemy, ja tutaj mam posiekaną 2 liście kapusty pekińskiej. Sobie posiekałam i posypiemy wierzch kapustą pekińską. Drobniutko poszatkowałam, opruszymy jeszcze solą i pieprzem i należy zwinąć rolatkę. Ściśle zwijamy i oczywiście damy do lodówki, do całkowitego, tak wygląda, do całkowitego ostygnięcia, tak na pół godzinki. Po pół godziny będziemy już rolatkę mogli kroić na kawałeczki. I tak oto wygląda rolatka. Kroimy na 2-centymetrowe kawałeczki, tak wygląda w przekroju. Dajemy wykałaczkę i oliwkę i układamy na półmisku. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Tak wyglądają rolatki z masą serową. Możemy też dać kawałeczek papryki, to już dowolność, jak sobie udekorujemy, tak będziemy mieli. Tak wyglądają rolatki z masą serową.